Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie karty płatnicze. Karty płatnicze, czyli karty kredytowe, debetowe oraz karty typu top-up, tak zwane prepaidy. No i zaczynamy. Każdy z nas ma w portfelu najbardziej podstawowe karty w systemie Mastercard oraz Visa. Obydwie występują w wariantach kredytowych, debetowych oraz przedpłaconych, czyli prepaidy lub typu top-up, jakkolwiek by to nie nazywać. Karty kredytowe, ci, którzy mają, to wiedzą, jak to działa, a ci, którzy nie mają. Dostajemy limit kredytu do wykorzystania. Niech to będzie ten przykładowy 1000 funtów, czy 2000, powiedzmy 1000 funtów. Mamy 1000 funtów kredytu do dyspozycji, kupując cokolwiek, od chleba aż do dużej wycieczki. Oczywiście nie możemy kupić nic więcej niż ten kredyt nam dostępny. Powiedzmy, że kupujemy coś za 500 funtów i po takiej transakcji mamy zwykle około 50 kilku dni na spłatę tego zadłużenia bez oprocentowania. A po tym czasie zaczyna nam się oprocentowanie liczyć od tego zadłużenia. Jest to najdroższa forma kredytu, ponieważ zwykle oprocentowanie takiej karty to jest około 19, 20, 20 kilku procent. No i jest to dosyć drogo, ale jeżeli będziemy się pilnować tego, żeby tę transakcję, jaką dokonamy, spłacić w przeciągu 50 kilku dni, to nigdy nie zapłacimy ani grosza, więc jakby jest to bardzo, bardzo dobra forma kredytu. Nie musimy nigdzie chodzić i prosić o kasę, jeżeli nie mamy. Kupujemy za kilka dni czy parę tygodni, spłacamy i nie ma problemu. Drugą opcją są karty debetowe. Są to karty, które pozwalają na korzystanie ze środków, które mamy w tym momencie na koncie bankowym, plus ewentualny debet, jeżeli mamy taką umowę z bankiem. Bank może nam na przykład dać debet, nie wiem, 300 funtów i wtedy z tego debetu korzystamy. Oczywiście debet też jest oprocentowany, jeżeli z niego korzystamy. Oczywiście każdy bank ma to w inny sposób uregulowane i są tam różne opłaty czy różnego rodzaju stopy procentowe, różnego rodzaju oprocentowanie tam jest narzucone, więc to już każdy indywidualnie musi sobie sprawdzić, ile go to będzie kosztowało. Trzecią opcją są karty przedpłacone, czyli tak zwane prepaidy, czy typu top-up. Możemy nimi płacić tylko w zakresie środków, które sobie wcześniej tam wpłacimy, które sobie wcześniej przelejemy. I jest to bardzo dobra opcja, jeżeli ktoś płaci za rzeczy, w cudzysłowie, dziwne w internecie, lub jeżeli chcemy dać kartę płatniczą dziecku, to możemy, są oczywiście opcje i konta dla dzieci, które na tej zasadzie działają i no i jakby mamy wszystko pod kontrolą, nikt nie wyda z tej karty więcej niż tam na tym koncie faktycznie pieniędzy jest. Drugą opcją, właściwie trzecią, bo po Mastercardzie i Wizie, kartą kredytową jest karta American Express. Do niedawna, a przepraszam, zacznijmy od tego, że ta karta występuje tylko w opcji karty kredytowej. Nie ma możliwości, tak jak w przypadku Mastercarda czy Wizy, żeby była karta debetowa do konta w systemie Amex. No i oczywiście nie ma też opcji karty przedpłaconej, tego prepaida. Kiedyś była dosyć ekskluzywną kartą i trudno dostępną w Europie, a dzisiaj może ją mieć każdy, kto normalnie pracuje i normalnie zarabia w Wielkiej Brytanii. Z góry przepraszam tych, którzy są w naszej grupie, ale nie są z Wielkiej Brytanii, czy to z Polski, Niemiec, z Irlandii. Zachęcam, żeby tam sprawdzić sobie u Was. Oczywiście w każdym kraju American Express oczywiście też istnieje. Ale ja się będę tutaj odnosił do tych warunków, jakie American Express daje na rynku w Wielkiej Brytanii i konkretnie do tych, które akurat ja mam na moim przykładzie. Wersje ekskluzywne oczywiście w American Express nadal są dostępne i na przykład najbardziej ekskluzywna kosztuje ponad 500, chyba nawet 590 jakoś funtów za rok. Jest to karta platynowa oraz karta złota kosztuje 200 funtów za rok. Karta złota jest dostępna przez pierwszy rok za darmo. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może sobie taką kartę założyć. Oczywiście są tam pewne warunki, które muszą być spełnione i nie każdy taką kartę dostanie.
I wtedy przez pierwszy rok korzystamy z dobroci tej karty, z różnych tam dodatków do tej karty. W postaci na przykład 2 darmowe wejścia do saloników na lotniskach, mamy lepsze ubezpieczenie, ale trzeba pamiętać, żeby taką kartę skasować, zrezygnować z niej przed upływem roku, ponieważ z automatu, jeżeli nie złożymy wymówienia tej karty, to z automatu policzą nam 195, czy no prawie 200 funtów za rok używania przez na kolejne 12 miesięcy. Karta platynowa to już jest full wypas i ma ona nieograniczoną liczbę wejść do saloników na lotniskach. Z tego co kojarzę, to ma ubezpieczenie podróżne na cały świat dla użytkownika karty i jego rodziny. No, karta full wypas, no ale my mówimy tutaj o opcjach karty, która nam pozwoli kupować tanie bilety i ponieważ chcemy latać tanio, to nie chcemy też płacić za te karty. Dlatego skupimy się na tej opcji podstawowej, która jest dostępna za darmo. Podstawowa, czyli darmowa karta, taka jaką mam akurat ja, daje ubezpieczenie, ale tylko od naprawdę bardzo ekstremalnych przypadków, jak na przykład zamach terrorystyczny, wypadek w trakcie podróży, czy to kolei, czy wypadek autobusu, czy innego środka komunikacji, którym się poruszamy. I można zgodnie z tą polisą dostać do 150 tysięcy funtów za utratę kończyny, ręki, nogi, za utratę oka, czy wzroku ogólnie, za utratę słuchu. Takie ubezpieczenie dostaje każdy. Po prostu jest ono z automatu. Ono istnieje razem z kartą. Warunkiem, żeby takie ubezpieczenie zaistniało, żeby ono odpaliło i żeby działało, jest po prostu zapłacenie za taką wycieczkę, czy za takie bilety kartą American Express. Wtedy z automatu, jeżeli zapłacimy za wycieczkę, zapłacimy za bilety autobusowe, czy kolejowe, wtedy z automatu taka polisa działa i jest naszą po prostu dodatkową ochroną. Poza ubezpieczeniem podróżnym, które normalnie na inne wypadki kupujemy. Ta karta, mówię tutaj o tej karcie prostej, zwykłej, te karty złota czy platynowo mają to troszkę w innym zakresie, po prostu w większą kwotę i pewnie dłuższe terminy, ma bardzo ciekawą rzecz. Kupując kartą kredytową American Express, nawet tą zwykłą, mamy ubezpieczenie do 2,5 tysiąca funtów na zakupione towary, jeżeli do 90 dni po zakupie ulegną zniszczeniu lub kradzieży. Na przykład, kupując telewizor za 1000 funtów, to jeżeli do 90 dni ten telewizor nam spadnie ze ściany albo go nam ukradną, no to Amex, a właściwie ubezpieczyciel, nam te pieniądze odda. I znowu ten sam warunek, żeby takie ubezpieczenie zaistniało, no to musimy za ten towar po prostu zapłacić kartą American Express. Jest to karta, która obejmuje tylko pierwsze 90 dni, potem już nie. Według mnie w Wielkiej Brytanii karta American Express ma najlepszą obsługę klienta, z jaką kiedykolwiek się spotkałem i wszystko, co jest potrzebne, nawet jakieś bzdurne pytania, wszystko można załatwić przez wewnętrzny czat w aplikacji American Express, dostępnej oczywiście. Nigdy nie spotkałem się z tak dobrą obsługą, z tak w sumie szybką obsługą i wszystko, co trzeba, jest załatwione od razu. Tego, co się nie da, jest po prostu bardzo dobrze wytłumaczone. Bardzo gorąco polecam. Dlaczego mówimy o kartach kredytowych i dlaczego mówimy o tym, żeby duże zakupy typu... Tu akurat mówimy o podróżach, o lataniu, o hotelach, o samochodach, ale ogólnie dlaczego powinniśmy za rzeczy duże czy drogie płacić kartą kredytową? Ponieważ w Wielkiej Brytanii karty kredytowe podlegają pod taką regulację prawną, którą widzicie właśnie teraz na ekranie. Ja będę mówił po prostu po polsku, będę to nazywał sekcją 75. O co chodzi? Wszystkie zakupy opłacone kartą kredytową, i to się dotyczy tych trzech omówionych wcześniej, Mastercard, Visa i Amex, kartą kredytową, tylko kartą kredytową, o wartości powyżej 100 funtów podlegają ochronie na podstawie tej regulacji. No i ponieważ podróże, wakacje są zwykle droższe niż 100 funtów, dlatego wszyscy powinni kartę kredytową posiadać i za drogie zakupy taką kartą właśnie płacić.
Ta regulacja częściowo przerzuca odpowiedzialność za usługę czy towar i na dostawcę usługi czy towaru, i na operatora płatności. Krótko mówiąc, w interesie banku jest, żeby usługa czy towar były takie, za jakie zapłacił klient, a dostawca usługi czy towaru, wiedząc, że usługa była opłacona kartą kredytową, wykonają dobrze. Bo jak tego nie zrobi, a klient skorzysta z sekcji 75, to bank odda klientowi kasę za tę usługę czy za ten towar, a potem zniszczy takiego dostawcę usług sobie znanymi sposobami. Nie ma lepszego sposobu na zniszczenie jakiegokolwiek biznesu, szczególnie mniejszego biznesu, niż wyłączenie mu opcji, zablokowanie mu opcji płatności online czy płatności za pomocą kart kredytowych czy debetowych. Po prostu jeżeli bank wymówi mu obsługę systemu płatności elektronicznych, w dzisiejszych czasach taki klient praktycznie przestaje istnieć. Ta regulacja nie zadziała, jeżeli skorzystamy z pośredników płatności, czyli na przykład z PayPal czy z Google Pay. Po prostu musi być, żeby to zadziałało, musi to być zakup większy niż 100 funtów, czyli 100 funtów i 1 pens już będzie podlegało tej regulacji i musi być zapłacony bezpośrednio na stronie sklepu czy w sklepie nawet fizycznie kartą bezpośrednio bez użycia Google Pay, czyli nawet nie możemy użyć Google Pay przez telefon. Oczywiście zbliżeniowo to trudno jest tutaj zrobić, ale online można płacić za pomocą Google Pay czy za pomocą PayPala. To się oczywiście też tyczy Apple Pay, ci, którzy mają system z firmy Apple. Nie może być tutaj żadnego pośrednika po drodze, bo wtedy ta regulacja po prostu nie zadziała. W zapisach tej sekcji jest też, że musi być każdy jeden element powyżej 100 funtów. To znaczy, że kupując na przykład bilet w Ryanair, każdy kierunek jest liczony jakby osobno. Jeżeli jeden bilet będzie kosztował 99, a drugi 10 funtów, to w sumie wydamy więcej niż 100, ale regulacja ta, sekcja 75, nie obejmie takiego zakupu, ponieważ pojedyncze elementy były tańsze niż 100 funtów. Ale na przykład w Lufthansie. Lufthansa ma zupełnie inny system kupowania biletów i ci, którzy tam kupowali, to wiedzą, że w Lufthansie nie kupuje się biletów w jedną stronę. Ponieważ bilet w jedną stronę jest zwykle droższy, nieraz nawet dwukrotnie droższy niż bilet tam i z powrotem. Jeżeli ktoś Lufthansa by chciał lecieć w jedną stronę, to lepiej sobie kupić bilet w jedną stronę, a powrotny na jakiś termin kiedykolwiek, kiedy jest najtańszy bilet, bo wtedy ten bilet będzie tańszy niż bilet kupowany w jedną stronę. A w Lufthansie usługa lotu jest zwykle, jeżeli się kupuje w jedną, to w jedną, ale jeżeli się kupuje return, to jest to traktowane jako jedna usługa i wtedy takiej regulacji będzie podlegało. Można też skorzystać z tego prawa, z tej regulacji, z sekcji 75, jeżeli ponieśliśmy dodatkowe koszty. Czyli na przykład wyobraźcie sobie sytuację, że kupiliście dwa bilety na koncert, w sumie wydając 230 funtów. Już dwa razy dwa bilety, każdy bilet jest osobno liczony, każdy jest droższy niż 100 funtów, ale koncert został przeniesiony, nie odwołany, ale przeniesiony na inny termin z powodów jakichś tam i wy nadal chcecie z tego koncertu skorzystać, ale mieliście wcześniej wykupiony już transport na ten koncert, czy to lotniczy, czy kolejowy, czy autobusowy. Mieliście też zakupiony wcześniej w związku z tym koncertem, na przykład dwie noce w hotelu. I w takim przypadku, mimo faktycznego odbycia się koncertu, tylko w innym terminie, to na podstawie tego aktu możemy się również ubiegać o zwrot tamtych dodatkowych kosztów. Bo zwykle takie bilety na autobusy, czy na loty, czy nawet na hotele, to są, to jak ktoś chce kupować taniej, to zwykle są to niezwracalne. Koszty niezwracalne i w takim przypadku możemy się ubiegać o zwrot kosztów tego na podstawie tej regulacji 75. Tamte bilety autobusowe, czy lotnicze, czy ten hotel nie muszą przekraczać kwoty 100 funtów, ponieważ podstawą dla nas będzie to, że główny zakup, o który nam chodziło, a jest nim koncert, kosztował więcej niż 75 funtów, niż 100 funtów i na tej podstawie z sekcji 75 możemy skorzystać.
Kolejną opcją związaną z kartami i płatnościami jest usługa chargeback. Ustalona jest przez Mastercard, Visa i Amex forma ochrony naszych płatności. Działa podobnie jak sekcja 75 z kilkoma różnicami. A są to zakupy bez minimalnej wartości dla Visa i Amex, może to być nawet 30 pensów. Minimalna kwota jest 10 funtów w przypadku Mastercarda. Obejmuje wszystkie karty debetowe, czyli te do banku, do konta. Obejmuje karty przedpłacone, te prepaidy. Obejmuje też karty kredytowe, ale do kwoty 100 funtów. Powyżej kwoty 100 funtów korzystamy z sekcji 75. I do 120 dni po transakcji, w przypadkach tylko wyjątkowych jakichś tam sytuacjach, do 540 dni po usłudze czy po zakupie możemy z tego skorzystać. Oczywiście taką usługę korzystamy tylko w przypadkach ekstremalnych. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o loty, to jeżeli na przykład linia ogłosi upadłość, a nie mieliśmy ubezpieczenia, korzystamy z tego chargeback. Jeżeli przyjeżdżamy do hotelu, zakupiliśmy hotel przez booking.com, a się okazuje, że hotel nie ma takiej rezerwacji, Booking może nam oczywiście powiedzieć, że on taką rezerwację ma, ponieważ przysłał nam maila i no, korzystamy wtedy z takiej usługi chargeback, gdzie takie pieniądze po prostu bierzemy z powrotem. Mało tego, możemy jeszcze Booking czy hotel obciążyć dodatkowym kosztem jakby zabukowania kolejnego miejsca w tym czy w innym hotelu. Nie korzystamy z tego po prostu, jeżeli przyjdzie nam towar do domu zapłacony za pomocą karty kredytowej i jest zepsuty, źle działa albo coś, nie możemy po prostu skorzystać z usługi chargeback. Musimy najpierw wyczerpać wszystkie inne formy, czyli najpierw zgłaszamy do sprzedawcy, że towar jest uszkodzony albo że nie działa i dopiero kiedy on odpowie, że jego to nie interesuje albo coś tam, ewentualnie my składamy jeszcze apelację czy coś w tym stylu, dopiero kiedy wyczerpiemy tamte drogi, dopiero wtedy wracamy do chargebacku i wtedy bank po prostu robi to z automatu. Wtedy bank się już z tym kimś będzie rozliczał. Oczywiście nie może być to, że kupujemy sobie coś i nagle po prostu nam się nie podoba. Nie możemy skorzystać z chargebacku na tej podstawie. Kolejna karta bardzo ciekawa, ponieważ pojawiała się wcześniej, kiedy omawialiśmy sobie opcję kupowania tanich biletów i opcję tego, że bilety mogą być tańsze pod warunkiem, że zapłacimy pewnymi środkami płatniczymi, pojawiała się tam karta Diners. Dlatego krótko sobie ją tutaj omówimy. Karta Diners Club, znana niektórym logo, niestety dostępna w tym momencie tylko w programie Miles & More Lufthansa. Mówimy o rynku w Wielkiej Brytanii. W Polsce dostępna jest przez zlotem jest związana, któryś z banków też wydaje kartę Diners. Ci, którzy są w Polsce, muszą się tym po prostu sami zainteresować, jeżeli chcą. Ale mówimy o rynku brytyjskim. Tutaj karta Diners w większości jest dla firm, szczególnie dla firm, które dużo podróżują, mają jakiś tam budżet na podróże i tak dalej. Taką kartę nawet dla firm wyrabiają. Prywatnie możemy wyrobić tylko w programie Miles & More Lufthansa. Koszt takiej karty to 79 funtów rocznie za utrzymanie, za wystawienie i utrzymanie. Cały balans musi być spłacony na koniec miesiąca. Jest to karta typu charge, czyli oczywiście jak w przypadku karty kredytowej będziemy mieli jakiś tam limit, powiedzmy 1000 funtów. I ile byśmy nie zadłużyli tej karty w danym miesiącu, czy to będzie funt, czy 10, czy 100, czy 600, na koniec okresu rozliczeniowego musi być spłacona w całości. Tutaj nie ma żadnych wyjątków. Pod tym względem uznajemy tę kartę za drogą. Co daje? Daje wstęp do saloników lotniskowych za zryczałtowaną kwotę 15 funtów. Jako bonus powitalny dostajemy 5000 mil w programie Miles & More. Za każdego wydanego funta dostajemy 1,25 mili. No i mając kartę Diners, nasze mile w programie nie tracą ważności. To raczej jako ciekawostka dla tych, którzy ewentualnie Lufthansa latają, czy innymi liniami związanymi z grupą Star Alliance i z tym programem Miles & More. Kolejna karta, którą króciutko omówimy, ponieważ też wcześniej występowała w przypadku lotów i zniżek na konkretne loty u jakichś tam agentów. Karta Mastercard Via Buy kosztuje
w tym momencie 70 euro za rok za założenie i od razu opłata roczna, a potem po 20 euro co roku za utrzymanie karty. Kompletnie nieopłacalna w kwestii używania w walucie innej niż zostaje wydana, bo biorą bardzo dużą prowizję po prostu za przeliczenie waluty. Jest ciekawą opcją dla tych, którzy nie chcą wpłynąć w jakiś sposób na swój kredyt score. Wiadomo, że każda karta, ubieganie się o kartę kredytową wpływa na nasz kredyt score, ale znowu im więcej tych kart mamy, tym mniejszy wpływ na to ma, na ten kredyt score ma takie szukanie. Trudności z doładowaniem, ponieważ czasami trzeba po prostu doładowywać na konto znajdujące się za granicą, używać IBAN. Wygląda to tak, że po prostu tak byśmy wysyłali przelew na konta zagraniczne. W zależności od tego, jakie mamy bank, no mogą to być mniejsze lub większe koszta. Według mnie jest to porażka, nikomu nie polecam, jest to totalnie nieopłacalna karta. Jest tylko dla kogoś, kto ewentualnie chce się ukryć ze swoimi pieniędzmi, to tak. A poza tym nieopłacalna w ogóle, nawet dając gdzieś tam 10-20 euro zniżki na jakiś bilet, biorąc pod uwagę, że takich biletów byśmy kupili ze 2 czy 3 w roku, no mamy zniżki na inne karty, nie polecam tej karty nikomu. I dwie najlepsze opcje, to jest wręcz obowiązek dla podróżujących po Europie, po świecie, płacących w innych walutach. Dostępne obydwie opcje, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii Południowej, w całej Europie, w Polsce oczywiście też, w Niemczech, wiem, że mamy w grupowiczów też z tych krajów. Karty, które warto mieć obie, nic kompletnie nie kosztują, żadnych opłat rocznych, mówimy o wersjach podstawowych, żadnych opłat rocznych, miesięcznych, nic z tych rzeczy. Pierwsza, karta i portfel wirtualny Curve. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam. My Polacy, którzy już tej karty od jakiegoś czasu używają, nazywamy ją po prostu kurwą. Ja sobie będę takiego sformułowania tutaj używał. Podłączamy do tej karty dowolną ilość naszych kart płatniczych, zarówno debetowych, jak i kredytowych, i z poziomu aplikacji wybieramy, której z naszych kart chcemy w tym momencie używać. Wtedy nasza karta jest jakby pośrednikiem między terminalem płatniczym a inną naszą kartą. Nasza karta Curve jest wtedy też pośrednikiem między na przykład bankomatem a jedną z naszych kart płatniczych, czy kredytowych, czy bankomatowych, czy innych. Mamy możliwość przeniesienia transakcji z jednej karty na inną, jeżeli zapomnieliśmy albo mieliśmy zamiar użyć innego środka, na przykład karty debetowej zamiast kredytowej. I najważniejsze, używamy tej karty do płacenia za granicą oraz do wyciągania pieniędzy z bankomatu za granicą. Używa kursów bankowych, tak jak kolejna karta, o której sobie za chwilę powiemy. Dostajemy do konta kartę Mastercard Debit i wszystkie systemy jako taką będą ją rozpoznawać. W przypadku biletów może się zdarzyć, że gdzieś będzie zniżka na bilet, ale trzeba zapłacić kartą Mastercard Debit. I może nie byłoby kłopotu, gdyby to była mała kwota. A co jeżeli kupujemy bilet do Stanów za na przykład 1000 euro i warunkiem oszczędzenia na przykład 140 euro jest opłata kartą Mastercard Debit? Wiadomo, że mając kartę Mastercard Debit nawet do swojego konta debetowego, możemy nie mieć takiej ilości środków, takiego 1000 euro, równowartości 1000 euro w tym momencie na koncie. A bilet jest dzisiaj, jutro może go nie być, za godzinę może go nie być. Można mieć opcję, że pożyczamy od kogoś kasę, no ale mamy konto w funtach, zapłacimy mając jakieś konto w Ulster Banku, to nie dość, że jakiś byle jaki złodziejski akurat przelicznik nam zastosują, to do tego jeszcze dopłacimy coś w stylu non-sterling transaction fee, tak to mocno brzmi, i wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle. Korzystamy wtedy z karty Mastercard, korzystamy z kurwy. Dlaczego? Bo wybieramy sobie, że chcemy użyć jakiejkolwiek mamy tam dostępnej karty kredytowej, za pośrednictwem kurwy zapłacimy to 1000 euro po bardzo dobrym, super korzystnym kursie,
i zostanie nasza karta kredytowa obciążona według danego przelicznika z tej sekundy, kiedy ta transakcja akurat miała miejsce. Czysta oszczędność. Czysta oszczędność. Naprawdę. Zobaczcie. Przykład, który już całkiem niedawno się pojawił. Bilety na przykład do Nowego Jorku z Dublina na sierpień tego roku. Koszt 1215 euro, ale to już jest po odliczeniu dyskontu, który mamy na kartę Mastercard Debit. Możemy zaoszczędzić w tym przypadku 140 euro, płacąc kartą Mastercard Debit. Jeżeli nie mamy takiej kwoty, 1200 euro, czyli to będzie ponad 1000 funtów na koncie, korzystamy z karty kredytowej, jakąkolwiek mamy Visa, Mastercarda, i płacimy sobie za pośrednictwem karty Curve, płacimy sobie za taki bilet. System rozpoznaje naszą kartę jako Mastercard Debit, bo taką kartę akurat będziemy mieć. I bilet jest nasz, a spłacamy sobie wtedy kartę kredytową w terminie, który nam po prostu pasuje. Tutaj jest tylko jeden screen z tego, jak wygląda to na aplikacji, na przykład zakup paliwa za 20 funtów na Fiveways, na stacji benzynowej. Macie tutaj jako drugą opcję od dołu Go Back in Time. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chciałem zapłacić akurat inną kartą kredytową czy inną kartą debetową podpiętą do tego konta, ale zapomniałem sobie to zmienić w aplikacji, w tym momencie mogę to dotknąć i te transakcje przenieść na inną kartę. Nic to nie kosztuje, żadnych konsekwencji nie ma finansowych dla Was. Bardzo często zdarza mi się z tego korzystać. Zachęcam do pobrania tej aplikacji, do zapoznania się z tą aplikacją, do dołączenia najpierw jednej, potem jakiejkolwiek tam macie karty dostępne i używania. Do tego wideo będą linki oczywiście z poleceniem. Każdy, kto skorzysta z linku na kartę Curve, dostanie w tym momencie 5 funtów. Następne. Jeszcze wracając do karty Curve, ja postaram się zrobić osobne wideo, króciutkie, już tak na żywo nagranie z jednego i z drugiego konta. Jedno będzie o Curve, a drugie będzie o Revolucie, do którego teraz przechodzę. Revolut to jest konto z opcją wymiany walut, przelewów zagranicznych itd. To konto działa na innej zasadzie. To konto i karty do niego dostępne działają na zasadzie prepaidów, czyli mamy wirtualne konto w aplikacji w telefonie i żeby móc kartą płacić, musimy fizycznie takie konto sobie doładować. Trwa to oczywiście 5 sekund z podłączonego konta bankowego czy karty do konta. Po prostu doładowujemy sobie ile chcemy i możemy z takiego konta korzystać. Ma możliwość stworzenia subkont w prawie każdej walucie świata. Można się bawić i zamieniać sobie waluty i nawet na tym zarobić. Zdarzały się przypadki, jak komuś poleciłem takie konto. Sprawdzał sobie ten ktoś za przysłowiową dychę kursy walut, różnych walut na całym świecie i tak kombinował, że ja nie pamiętam, jak ta droga wyglądała, ale powiedzmy, że z tego funty zamienił na dolary kanadyjskie na jeny, jeny na liry tureckie na euro, euro na korony szwedzkie tam na jeszcze franka szwajcarskiego i z franka z powrotem na funta i był 8% do przodu. Można się tak bawić, jeżeli ktoś się na tym trochę zna albo ma tyle cierpliwości. Głównie ta karta służy do tego, że możemy sobie w aplikacji stworzyć subkonta i mieć na przykład konto w euro, bo jeździmy po Europie i w polskich złotówkach, bo jeździmy do Polski czy wysyłamy tam pieniądze. Na bieżąco pozwala obserwować kursy wymiany walut, ile funt w tym momencie na przykład kosztuje w przeliczeniu na złotówki. Możemy sobie, jeżeli oszczędzamy na wyjazd do Polski czy na wyjazd do Europy, jeżeli jest kurs korzystny dla nas i akurat mamy odłożone 10, 20, 100 funtów, to możemy sobie w tym momencie doładować te 100 funtów i zamienić na euro czy na złotówki i tam w tej aplikacji po prostu trzymać.
oferuje też darmowe przelewy, na przykład do Polski. Można płacić darmowe też, jak ktoś dostanie mandat w Niemczech, tak jak ja, może zapłacić za pośrednictwem przelewu przez Revoluta i nic to nie kosztuje. Darmowe przelewy do Polski na polskie konto po najlepszych kursach. Mając konto zwykłe, przelew może trwać do 4 dni, tak Revolut podaje na początku, ale zwykle w zależności od tego, jakie konto w banku, w jakim banku mamy konto w Polsce, ten przelew może trwać 1, góra 2 dni. Jeżeli wykonamy przelew w wczesnych godzinach porannych, to często po południu, wieczorem ten przelew już jest, nawet mając zwykłe konto. To oczywiście jest zależne od tego, jaki mamy bank w Polsce. Zarówno Revolut, jak i Curve, o którym mówiliśmy przedtem, na weekend, kiedy nie ma notowań, zamraża kursy walut w granicach od 1 do 2%. Różnica jest na poczet niekorzystnych zmian kursów po otwarciu rynków w poniedziałek. Czyli jak to wygląda? No jeżeli na przykład kurs funta w tym momencie jest 5 zł i jest już zamknięcie rynków i nie ma notowań, a wiadomą rzeczą jest, że klienci będą chcieli wymieniać walutę czy płacić w ciągu weekendu, w sobotę, w niedzielę, to oni sobie zamrażają kurs tam o 1, powiedzmy zamiast 5 zł, to ten kurs nagle, to zwrócicie uwagę na aplikacji, ten kurs nagle spadnie do 4,96, 4,97, 4,95 zamiast 5 zł, na którym się kończyły ostatnie notowania. W ten sposób zabezpieczają się obydwie firmy przed zmianą kursu na ich niekorzyść, jeżeli chodzi o otwarcie rynku w poniedziałek, bo wszelkie transakcje rozliczone, dokonane w weekend, oni jakby rozliczają w poniedziałek po otwarciu rynków. I żeby nie być stratnym na tym, to zwykle jest ten kurs zamrożony. Ja dorobię po tym filmie, dorobię krótkie wideo z takim obejrzeniem tych dwóch aplikacji na żywo i wtedy będziecie mogli sobie to zobaczyć. Przykład. Revolut. Popatrzcie, kiedy mówiliśmy o tanich biletach kiedyś i możliwości płacenia na przykład kartą American Express i inną, to już u jednego z agentów pojawiła się opcja płacenia Revolutem. Wtedy nie dawała żadnych zniżek, ale już się ta opcja płacenia Revolutem pojawia, co oznacza, że za niedługo Revolut będzie nam dawał zniżki. No, w tym momencie, kiedy ten screen był robiony, akurat American Express dawało nam super zniżkę, ale na drugi dzień, 3 dni później, 2 godziny później, może to być już na przykład Revolut. Gorąco polecam, załóżcie aplikację, otwórzcie tam konto, bawcie się. To jest kolejny screen z tej aplikacji. To jest akurat kursy walut, jak się kształtują, wybrane kursy walut. Funt na dolara amerykańskiego, frank szwajcarski na polską złotówkę, euro do złotego polskiego, funt do złotego polskiego, funt do franka szwajcarskiego i euro do funta. No nie pamiętam, kiedy ten screen był robiony, kilka dni temu, no ale tak to wtedy wyglądało. To by było na tyle. Zrobię króciutkie wideo jeszcze, w którym na żywo opowiem o działaniu tych dwóch aplikacji i tych dwóch form płatności. Bardzo gorąco zachęcam. Zakładajcie karty kredytowe gdzie chcecie, u kogo chcecie. Może zacznijcie od swojego banku. Warto się tym zainteresować. Żyjemy w kraju, mam na myśli Wielką Brytanię, w którym posiadanie karty takiej normalnej, prostej, kredytowej, bez żadnych fajerwerków, nic nie kosztuje. I to naprawdę, jeżeli mamy ten kredyt, ten 1000, 2, 5 tysięcy, ile ten bank nam da, to nie znaczy, że my musimy z tego korzystać. To nie znaczy, że my już jesteśmy zadłużeni. Nie. Korzystamy wtedy, kiedy to jest potrzebne. Korzystamy wtedy, jak chcemy coś kupić. Bo jeżeli już kupujemy bilety lotnicze, bo musimy na przykład lecieć do Polski, to i tak musicie wydać te pieniądze. Skoro macie te pieniądze już gdzieś na koncie w banku, zapłaćcie kartą kredytową. Macie dodatkową opiekę pod postacią tej sekcji 75, czy pod postacią tego chargebacku. Okej, z chargebacku można skorzystać też w przypadku kart debetowych, ale kredytówka jest dodatkowym ubezpieczeniem, dodatkowym zabezpieczeniem.
wiele kart kredytowych, wiele banków wydających karty kredytowe w różnych tam opcjach daje dużo ekstrasów, dużo dodatków, świetnych dodatków do tych kart kredytowych. Ja na przykład karty kredytowe mam z banku MBNA, obydwie i Visa i Mastercarda, i akurat trafiłem wiele lat temu na opcję taką, że każda transakcja ma swój okres rozliczeniowy. Każda osobna transakcja ma swój osobny bieg tych 50 kilku dni na spłatę. Czyli jeżeli robię codziennie zakupy po 10 funtów, czyli 70 funtów w ciągu tygodnia, ale codziennie po 10, każda transakcja ma swój bieg 50 tamtych kilku dni. Bo większość z nich ma tak, że zrobicie jedną transakcję za 10 funtów, a potem kolejne już tylko wam podbijają tą kwotę kredytu, ale transakcja, czas spłaty kredytu liczy się od pierwszej transakcji, która się dokona. Trzeba po prostu się tym zainteresować, poczytać, który bank da wam więcej, da wam lepiej. Bardzo gorąco zachęcam. Zachęcam też do dyskusji, czy pod postem, czy też w prywatnych wiadomościach. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zachęcam gorąco. Bardzo proszę skorzystać z linków do Kurwy i do Revoluta. Revolut nic nie daje mi, nic nie daje wam. Kurwa daje mi i wam za skorzystanie z mojego linku dostaniecie 5 funtów. Bardzo zachęcam, nic was to nie kosztuje, a możecie na tym tylko zarobić. Zaoszczędzić. Do zobaczenia w krótkim wideo o tamtych dwóch opcjach płatności i zachęcam do dyskusji.